Tabata to rodzaj treningu interwałowego, w którym krótkie i intensywne serie wykonujemy na poziomie 90% tętna maksymalnego i przeplatujemy je krótkimi okresami odpoczynku. Jedna seria tutaj trwa tylko 4 minuty. Jako, że jest bardzo intensywnie, to trening jest bardzo skuteczny w odchudzaniu, bo spalamy podczas jednej sesji treningowej kilkaset kalorii, podkręcamy mocno metabolizm i skutecznie rozładowujemy stres. Zaczynamy rozgrzewką od karku, głowa do tyłu, wysuń głowę do tyłu, spójrz się w sufit. Głowa do przodu, nisko, broda do klatki. Teraz przyłóż ucho do jednego ramienia. Do drugiego. I jeszcze spójrz się za siebie. 3 sekundy. I spójrz się przez ramię za siebie, druga strona. Teraz ręce wzdłuż ciała, blisko bioder i same ramiona, dłonie dotykają bioder i do tyłu krążenie, mocno, duże koła, mocne koła. I do przodu to samo. W tym treningu będziemy mocno pracować rączkami, więc musimy przygotować całą naszą górę do ćwiczeń i to samo, ręce wyprostowane, proste w łokciach i duże koła rysujemy. Stój stabilnie, najlepiej żebyś miała lekko ugięte nogi w kolanach. I do przodu to samo. Teraz jedna przód, druga tył na przemian. I druga strona, zmiana kierunku. I teraz otwieramy klatkę, zamykamy. Wymach, wymach. Góra, dół, to samo. Dobrze, ręce na biodra, krążenie w stawie biodrowym. Zmień kierunek. Ręce teraz na wysokości klatki i mocne skłony, mocny wymach do tyłu. Hop. Staraj się mieć nogi przyklejone do podłogi i lecimy sama góra. Mocne skręty, mocny wymach. Dobrze, przysiad. Przysiad, skłon do boku. Rozciągnij brzuch. Wdech, wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Teraz za krok. Noga do tyłu, kolano nisko. Ręka do góry i skłon do nogi wykrocznej. Czyli tej, która zostaje z przodu. Hop. I tak samo rozciągamy brzuch. Hop. Noga tył, nisko kolano i opuszczamy klatkę do boku. I jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Super. Wykrok szeroki. I przechodzimy ciężarem na jedną stronę. Przytrzymaj. Na drugą stronę. Przytrzymaj. Super. I teraz zostań z
jednej strony ręce, dłonie blisko stopy i cztery razy do sufitu ręka i powrót. I zmień stronę. Przechodzimy na drugą, dłonie blisko stopy, ręka środkowa, sufit. I tak cztery razy. Dobrze. I teraz zostań w pozycji deski. Biodra do podłogi. Głowa do sufitu. 3 sekundy. I biodra wysoko i głowa między ramiona. I powtórz jeszcze 2 razy. 3 sekundy, wróć i jeszcze raz. Dobrze, podnieś się i teraz luźny truch w miejscu. Dodaj pracę ramion, ręce ugięte i biegniemy. Pilnuj prawidłowego oddechu podczas ćwiczeń, czyli wciągaj powietrze przez nos, wypuszczaj ustami i zawsze, kiedy jest wysiłek, wtedy robisz wydech. I wahadełko do boku. Pięty o pośladki. Cztery, trzy, dwa, jeden. Maszeruj. Do treningu będzie potrzebna mata oraz butelka wody do picia i oczywiście ręcznik, ponieważ na pewno będzie się z nas lało. Działamy. I zaczynamy za 10 sekund. Kolana wysoko. Napnij brzuch i staraj się równomiernie jak najwyżej podnosić kolana. 2, 1, czas, start. I lądujesz na palce. Proste plecy. Szybko. O to chodzi w treningu interwałowym, że robimy ćwiczenie bardzo szybko. I mamy przerwę 10 sekund. Przysiad, wyskok, robimy obrót. 2, 1, start. Hop, wyskocz. Rozstaw nogi nieco szerzej niż biodra. Z wydechem do góry. Wydech, wydech, wydech. Dawaj. Jeszcze. Super, 10 sekund. Pompeczka z całkowitego leżenia i teraz idziemy na podłogę. Połóż się i po prostu się podnieś. Start, hop, wróć. Połóż, oderwij ręce i do góry wypchnij biodra. Do pozycji deski. 2, 1. Dobrze, zostajemy w dole i teraz to samo, ale jak jesteś nisko, to klatka do góry, jakbyś płynęła. Start, hop i do góry. Klatka góra i pompka. I szybko. Pracujemy nad pięknymi ramionami. Dawaj szybciej, jeszcze 2, 1. Super. I całość powtarzamy. Uwaga, kolana wysoko. 3, 2, 1. Lecisz. Dodaj pracę rąk. To jest tylko 20 sekund. Jeszcze 8.
4, 2, 1. Dobrze. Przysiad, wyskok. Półtorej minutki. Uwaga. Start. Jak najwyżej wyskocz. Super, dawaj. Rozstaw nogi. Jeszcze 2, 1. Dobrze. I znowu lecimy na dół. Te dwa ćwiczenia. I robimy króciutką przerwę. Pompeczka. Połóż się. Start. I wypchnij mocno ręce. Odepchnij się od podłogi. Wydech. Super. Pięknie. Zostało nam tylko ostatnie ćwiczenie. Kładziemy się, pływamy, płyniemy i pompeczka. Wysoko klatka. Mocny wymach. Jeszcze 5 sekund. Dawaj do końca. 1. Świetnie. Brawo. Pauza. Zaczynamy burpeesami, czyli ręce na ziemi, wyrzucasz, wracasz i wyskok. Osoby początkujące mogą robić bez szybkiego wyrzutu, tylko wolniej. Czas, start. I wyskocz. Jak najszybciej. Stopy płasko obok ziemi. Stopy płasko obok dłoni. Dawaj. Jeszcze 5 sekund. Super, przerwa. 8 sekund i teraz podpór i nogi szeroko, wąsko w przeskokach. Start. Napnij brzuch, dłonie pod ramionami i szybka praca nogami. Równe tempo. Nie zwalniaj, jeszcze 5 sekund tylko. Tylko 3, 2, 1. Dobrze. Mostek i ręka do nogi. Mostek i czas start. Dotknij stopy, unieś nogę, unieś stopę i naprzemiennie prawa do lewej. I jeszcze 8 sekund tylko. 5, 2 i 1. Dobrze. Szybkie nóżki. Szybkie nóżki. Rozstaw nogi. I trzęsiemy się mocno biodrami. Start. Na palcach. Na palcach staraj się, żeby pracowały tylko nogi. 8 sekund tylko. 5, 4, 3, 2, 1. Brawo. I całość powtarzamy. Lecimy burpee. Wyrzucamy nogi. 2, 1. I dawaj ogień. Ogień. Nie zapomnij o wyskoku. I tylko 10 sekund. 5. Ostatni. Dobrze. Deska.
i szeroko, wąsko nogi. Napnij brzuch. Start. I szybka praca. I szybko, dawaj. O to chodzi. Mięśnie głębokie pracują. Jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Dobrze. Mostek. Mostek. I lecimy, start. Wydech, wydech. Jak dotykasz stopy, robisz wydech. Jeszcze 5 sekund tylko. Piękne ramiona. Dawaj, dawaj, jeden. Ekstra. I szybkie nóżki. I odpoczynek. Podczas pauzy koniecznie napij się wody. Start. Jak najszybciej. Dawaj teraz ogień. Ogień. Jak najszybciej przed pauzą. 4, 3, 2, 1. Brawo. Luz. Ostatni głęboki wdech. Do startu mamy 15 sekund. Możesz jeszcze się napić wodę. Będziemy robić zakroki, ale szybkie, czyli w przeskokach. I zaciśnij dłonie w pięści mocno, bo chcę, żebyś dodała wymach rękoma. Uwaga, czas, start. Hop, wyskocz. Dodaj ręce, dodaj pracę ramion. Ściśnij mocno kciuk. Super, dawaj. Pracują ręce i pracują nogi. 2, 1. Pięknie. Super. Przysiad, przeskok. Czyli góra wąsko i szeroki przysiad. Czas, start. Hop, hop. I tempo. Szybka praca. Palce u stóp na zewnątrz. Szeroko. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Luz. Podpór. I chcę, żebyś przyciągnęła kolano i dała kopniak po skosie. I to wszystko robimy na jedną nogę. Hop. Kolano. Cały czas jesteś oparta na jednej nodze. Dobrze, nie opadaj biodrami. Dawaj, przyciągnij i kopniak. Super. To samo, druga strona. Ostatni wdech. I dawaj. 3, 2, 1, start. Hop. Hop. Kolano, przyciągnij, kopniak. Hop. Super, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Jesteśmy już w połowie. Treningu będzie coraz łatwiej. Super. Góra. Zaciskamy mocno. I lecimy. I lecimy mocno. Hop. Przeskoki. Mocny wymach. Mocne ramiona. Super, jeszcze 4, 3, 2, 1. Świetnie. Przysiad. Zobaczysz, będzie pięknie, będą efekty. Tylko
trzeba ćwiczyć regularnie. I dawaj, szerzej nogi. Jeszcze szerzej. Dobrze. Deska. Jedna noga. Przyciągnij i wykop. Super, napnij brzuch. Nie opadaj biodrami. Wydech, wydech. Dwa, jeden. Dobrze. Druga strona. Ostatni głęboki wdech przed przerwą. I ostatnie 20 sekund. Start. Super, dawaj, dawaj. Tak jest, jeszcze 8. 5. I ostatni. Pięknie. Pauza. Sekund do startu, przysiad, wyskok do przodu i robimy obrót w przysiadzie i znowu wyskok i obrót drugą nogą. Możesz robić przysiady w miejscu, wyskoki, jeżeli nie masz miejsca. Start. Hop, obrót. Hop, obrót. I dawaj, mocno wyskocz. Wysoko. I hop. Jeszcze 3, 2, 1. Ekstra. Super. Przysiad, wyrzut nóg i 2 przyskoki. Start. Wyrzuć szeroko, wąsko. Wróć i wyprostuj klatkę. Hop. Szybko wyrzuć nogi. Wróć płasko. Stopami obok dłoni. I ostatni raz. Dobrze. Mostek i robimy same pompeczki na triceps. Same pompeczki. Start. I nisko opuszczaj biodra. I teraz wspaniale pracują ręce, ramiona, bicepsy, tricepsy. 4, 3, 2 i 1. Dobrze, zostajemy w tej pozycji. Robimy to samo. Pompka i ręka po skosie wysoko do sufitu. Start. Na zmianę. Hop. Staraj się wyciągnąć rękę jak najwyżej. O, jak najwyżej. I wypchnij biodra do sufitu. Super, dawaj mocno, mocno wypnij. Zepnij pośladek. 2, ostatni. Pięknie. I powtarzamy całość. Przysiad, wyskok. I start. Wyskocz. Dobrze, pięknie. I jeszcze. Trzy, dwa, super, nogi do tyłu, szeroki przeskok, działamy mocno, całe ciało pracuje, hop. Nie prostuj się całkowicie, tylko wracasz do pozycji,
przysiadu. Jeszcze raz. Dobrze. Mostek. I start. Jak najszybciej. Chodzi o to w interwałach, żeby było jak najszybciej. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Dobrze. Zostajemy. Wiesz, że przed nami tylko jedna tabata. Ostatnia. Start. Wydech. Wydech. Mocno. Jak najwyżej ręka. Jeszcze wyżej. 5 sekund. 3 i 2 i ostatnie powtórzenie. Dobrze. Super. Przerwa. Napij się wody. I działamy z ostatnią serią. Nie wiem, czy też tak masz, ale zawsze, kiedy się zbliża ta ostatnia seria, to akurat mam taki przypływ energii, chyba z radości, że to już końcówka. Choć lubię swoje treningi, ale wiadomo, lepiej być bliżej końca. Dłonie za uszami, lecimy za krok do tyłu i kolano przyciągnij, start. Hop. Wdech, wydech, wdech, wydech i mocno tutaj zepnij brzuch, nie chwiejemy się. Super, dawaj. Wydech jak kolano wysoko. Jeszcze 3, 2, 1. W ogóle bardzo szybko ten trening zleciał. Szybko, fajne ćwiczenia wybrałam, takie intensywne. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. I start, druga. Druga. Dawaj, góra. I proste plecy. Łopatki ściągnięte. Jeszcze dawaj. Super. Bieg w podporze. Czyli przyciągamy kolano. Start. I dawaj mocno, szybko. 8 sekund. Dwa, jeden, super. I ostatnie ćwiczenie, deska i prostujemy. Znaczy idziemy na łokcie i prostujemy, start. Hop. I wyprostuj ręce. Wyprostuj. Łokieć i dłoń. I szybko. Pracują plecy, ramiona, brzuch. Super. Całość powtarzamy. Lecimy za krok. I start. Wdech, wydech. Ostatnie 2 minuty. 2 minuty intensywnego treningu, który skutecznie spali mnóstwo kalorii, po którym lepiej się poczujesz, po którym twój organizm będzie też szybciej pracował na wyższych obrotach. Dobrze. Końcówka. Końcówka, przyspieszamy. Dawaj.
Biegniemy. Napinamy brzuch. Start. I szybko. Nie opadaj biodrami. Pupa też nie za wysoko. I 5 sekund. 1. Super. I ostatnie ćwiczenie. I oczywiście zostajesz ze mną do końca, bo potem się rozciągamy, więc nie uciekaj. Start. I podnosimy się. Na przemian. Prawa ręka i lewa ręka. Jeszcze 4 sekundy. 3, 2, 1. Dobrze. Super. Zostajemy. Zaczniemy od wykroku. Szeroki wykrok. Dłonie obok stopy. I wytrzymaj w tej pozycji. Wytrzymaj. Spokojny oddech. Wyprostuj rękę środkową do sufitu. Patrz się za dłonią. I wytrzymaj jeszcze 5 sekund. Dobrze. Teraz połóż kolano. Płasko. I postaraj się oprzeć łokciem zewnętrznym na podłodze. Drugą ręką oplatasz łydkę. Oplatasz ręką łydkę. Dotknij stopy. I tak samo kilka głębokich wdechów. Powoli uspokajamy organizm. Dobrze. I zmień stronę. To samo robimy na drugą. Szeroki wykrok. Dłonie blisko stopy. Wytrzymaj w tej pozycji. Noga z tyłu jest prosta. Ręka środkowa do sufitu. Dobrze. Kolano na podłodze. Ręka zewnętrzna na ziemi. Oplatamy ręką łydkę. Ostatni głęboki wdech. Dobrze. Zostajemy w pozycji deski. I teraz głowa między ramiona, nogi są wyprostowane i na zmianę uginamy kolano i drugą nogę piętą staraj się docisnąć do podłogi i na zmianę to samo, druga strona, przyciągnij kolano i pięta do podłogi, hop i lecimy, prawa, lewa. Teraz powinnaś czuć mocno łydki. Super. I teraz głowa między ramiona zostaje. I biodra do podłogi. Jeszcze raz głowa między ramiona, wypnij pupę. I biodra podłoga. I ostatni, to samo. Super. Podnieś się. Ręka nad głową, druga dłoń na biodrze. I powoli opuszczaj klatkę do boku. Powoli skłon do boku. Stoisz w lekkim rozkroku. To samo na drugą stronę.
kilka sekund skłonu do podłogi. Spleć dłonie w koszyczek z tyłu. Unieś jak najwyżej ręce. I opuść klatkę na prostych nogach, tak żeby się nie garbić. Parę sekund. I pogłębiamy ruch na nogach ugiętych. Dobrze. Przyciągnij stopę do pośladka, trzymając kolana blisko siebie. To samo druga noga. I jeszcze pośladek, czyli uginamy nogę, zakładamy stopę na kolano i robimy półprzysiad, starając się ręką odepchnąć kolano do ziemi. I druga. Jeżeli masz problem z równowagą, stań blisko ściany albo poproś o pomoc kogoś z domowników, żeby ci pomógł złapać równowagę. Na przykład, żeby się podeprzeć kogoś. I pół przysiad i pupa coraz niżej. Dobrze. I powoli się wyprostuj. Ja ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziłaś czas. Razem spaliłyśmy mnóstwo kalorii. Napisz komentarz, jakie wrażenia po ćwiczeniach. A oczywiście kliknij kciuk do góry, jeżeli trening się podobał. Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał, aby wtedy właśnie dostawać powiadomienia o nowych treningach. I przypominam, że jest drugi mój kanał, na którym już nic nie mówię, gdzie są krótkie treningi, intensywne, takie typowo na spalanie, na odchudzanie, więc dam link do kanału oczywiście pod tym filmem. Zapraszam też na mój Instagram, na naszą grupę Fitnesski Moniki i oczywiście na fanpage, obserwuj mnie na fanpage'u, na Facebooku. Kolejny trening w poniedziałek, więc do zobaczenia. Cześć!